Światło wydarzeń, Aleksandra Barcikowska, witam Państwa. Dziś o muzycznej propozycji, która nie tylko tytułem nawiązuje do tytułu spektaklu Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. O co chodzi? O tym opowie mój dzisiejszy gość Henryk Rogoziński, muzyk zespół Zjednoczone Siły Rockowe. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. We wrześniu 2017 roku odbyła się premiera spektaklu Czekamy na sygnał. Za stronę dramaturgiczną odpowiadał Tomasz Ogonowski, za nowe aranżacje utworów odpowiadał Tymon Tymański, ale Ty też miałeś udział w tym przedsięwzięciu. Jaki? Stworzyliśmy z Piotrem, perkusistą, taki mały happening, który odbył się w Dolnym Holu. Chodziło o to, żeby przybliżyć czasy, w których te utwory powstawały. Czyli byliśmy grupą taką pancurów, zagraliśmy jeden utwór, no i to się obyło razem z zamówcami, którzy nas ganiali po teatrze. Czyli o jakich latach mówimy? Lata 80. Mm-hmm. 4 lata po premierze odbędzie się koncert Czekamy na sygnał. To był twój autorski pomysł i czy już podczas spektaklu pomyślałeś sobie, ale to by był czad, jakbyśmy wyszli na scenę i zagrali te piosenki na żywo, bo to jest Deserter, to jest Kult, to jest Republika, to naprawdę są tuzy. Tak. Po premierze na takim małym afterparty skromnie zapytałem Ogona, czy gdybyśmy zrobili to samo na żywo, czy oni by się zgodzili. No i oczywiście Ogon... Czyli Tomasz tak? Ogonowski. Tak, Tomasz Ogonowski. Tak, Ogon. Oczywiście, że tak, ale on musi zapytać aktorów, czy oni by byli chętni. Z tego względu, że praktycznie mówiąc, nikt z aktorów nie miał nigdy doświadczenia ze sceną rockową, więc jak najbardziej wszyscy bili brawo. A ty byłeś zaskoczony ich takim entuzjazmem? No bo wiadomo, oni mają dużo prób, spektakli, często grają kilka razy nawet dziennie, nie tylko w Koszalinie wyjeżdżają. I że nagle ty rzucasz propozycję, oni wszyscy mówią tak, będziemy to robić. Nie myślałem jeszcze wtedy o logistyce. Mhm. Logistyka pokazała się później. To są aktorzy, ale przecież bardzo ważnym, kluczowym elementem są też muzycy. Jak długo trwało zebranie wszystkich ludzi, którzy włączyli się w projekt? Tu mówię o tej muzycznej stronie projektu. I jakim ty kluczem się kierowałeś, zapraszając ich do udziału? Bo możemy zdradzić, że to nie tylko muzycy z Koszalina, ale właściwie z całego województwa. Tak. W jaki sposób? Po prostu instrumentarium zawsze dobieram w ten sposób, że robiąc aranżację, szukam nowych dźwięków, dodatnich dźwięków, takich, które by te aranżacje zmieniły. Przy każdych swoich projektach i nie tylko przy swoich, zawsze zabieram z sobą gitarzystę, czyli Adriana Rozynkiewicza. To jesteśmy taką parką, nierozłączką, gramy we wszystkich zespołach razem. I zawsze się sprawdza. I zawsze się sprawdza, tak. Następnie klawiszowiec, czyli Michał Starzyński. Też zaprosiłem go kiedyś do projektu Unplugged Tarantino i po prostu w taki sposób się zaprzyjaźniliśmy, że jak Michał wspominał, że on wchodzi w ciemno we wszystkie projekty z nami. Z Kołobrzegu zresztą. Tak, Michał jest z Kołobrzegu. Agnieszka Kobalczyk też brała udział w projekcie Unplugged Tarantino. Więc tutaj po prostu już nikogo nie szukałem, bo wiedziałem, że Agnieszka jest tą pewną osobą. I to kobieta grająca na jakim instrumencie? Tak, kobieta grająca na saksofonie. No piękna sprawa. Tak, skrzypaczkę Anastazję Studzińską z Kołobrzegu też zaprosiłem, z tego względu, że właśnie chciałem jakiś instrument smyczkowy. To jest ta dodatnia, żeby zmienić wartość coś w aranżu. Taka. Tak, wartość dodatnia. I perkusista Adam Bydlewski z Ustronia Morskiego, a obecnie ze Szczecina. To rzeczywiście jest taki duży miks różnych ludzi z różnych zakątków i pewnie z dużym doświadczeniem i entuzjazmem. A jak w tym wszystkim, no bo wy jesteście muzykami, macie ileś tam koncertów za sobą, wiecie jak to jest wejść na scenę i zagrać koncert, a jak w takiej rzeczywistości twoim zdaniem odnajdą się aktorzy? Bo jedno to mieć choreografię, to mieć kostiumy, gotową scenografię, wyuczony tekst, wejść na scenę w teatrze i zagrać, a zupełnie coś innego wejść na scenę koncert. Więc jak twoim zdaniem to znaczy, wszystko oni też wyjdzie? Mają doświadczenie z wejściem na scenę. Mhm. Tylko tutaj muszą się odnaleźć z muzyką na żywo. Tak.
Oczywiście oni śpiewali, tylko że piosenkę aktorską. Tutaj muzyka na żywo, czyli ostre rockowe granie. No ja myślę, że tak, po pierwszych próbach oni byli bardzo zadowoleni z siebie, tak, z aranżów i tak dalej. Pewne rzeczy dopracowywaliśmy razem, tonacyjnie. Oni się odnajdą. To są aktorzy, oni się odnajdą. Od kiedy trwają próby? Bo podejrzewam, że zebranie właśnie wszystkich w jednym miejscu to jest arcytrudne zadanie, jeżeli nie Mission Impossible. Pomysł powstał zaraz po premierze, czyli odczekaliśmy pewien moment, tam chyba rok czasu, aż przedstawienie zniknie, czyli nie zejdzie za fisza. Zejdzie za fisza. I później zaczęliśmy rozmawiać. Oczywiście przyszła pandemia, która rozbiła generalnie wszystkie plany. W momencie, kiedy już był odpust pandemiczny, zeszliśmy się z powrotem i zaczęliśmy próby. Próby zaczęliśmy od kwietnia tego roku. Wiadomo, że to jest grupa ludzi, którzy też mają swoje własne sprawy, swoje własne zespoły, swoje własne próby i tak dalej, więc musieliśmy to wszystko logistycznie dopasować. Na początku robiliśmy to muzycznie, czyli sama muzyka, aranżacje, a później powoli zaczynaliśmy zapraszać aktorów, żeby się zapoznali z aranżacjami, z nami przede wszystkim, żebyśmy się też razem wspólnie dobrze czuli na scenie. Ty będziesz grał, nie będziesz śpiewał. Śpiewanie, będę śpiewał i będziesz grał. Będziesz śpiewał. Aha. Będę. Jeden utwór akurat będę śpiewał i grał. Sam czy z aktorem? Tak, z zespołem, z całym zespołem. Ale czy będą ci towarzyszyć aktorzy? Nie, bo oni w Czekamy na sygnał mają piosenkę, w której śpiewają w większej grupie, tak. Ale ty będziesz sam. Tak, to będę sam. I o jakim utworze mówimy, jeżeli chodzi o twoje wykonanie? A to będzie niespodzianka. A jeszcze nie chcesz powiedzieć, ale to będzie utwór, który pojawił się w spektaklu? Tak. Jak bo najbardziej. Będziecie wykonywać w sumie 17 utworów. Tak. I tak jak powiedziałam, Kult, Deserter, Republika. Tak. Brygada Kryzys. Kliniczna, Brygada Kryzys. Tak. Zespół Brak. Czyli część już takich artystów, których nie uświadczymy. Niedawno Kult był w Koszalinie na koncercie, ale tak. Ci pozostali to... To już tak. Już tych zespołów nie ma. Czy odbędzie się tylko jeden koncert, czy na fali popularności, czego bardzo wam życzę, już tak nieśmiało planujesz kolejne? Jak wcześniej wspomniałem, zebranie wszystkich osób muzycznie może by się to udało, ale z aktorami jest różnie, a nie chcę tego dzielić, że na przykład ktoś tam nie będzie mógł, ktoś nam wypadnie i bez tej osoby odbędzie się koncert. Jeżeli dostaniemy jakąkolwiek propozycję, to oczywiście tak, no ale to będziemy musieli bardzo dużo wcześniej zaplanować, żeby aktorzy mieli czas. Bo powiedzmy naszym widzom, to nie jest tak, że zobaczymy trzech albo czterech aktorów Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. Ta grupa rzeczywiście będzie duża. To jest grupa 9 aktorów. Tak. Więc zebrać ich wszystkich w jednym miejscu to... Nie da rady. Nie da rady. To na koncercie rockowym to już w ogóle nie da rady. A czy koncert będzie w jakiś sposób zarejestrowany? Czy może powstanie płyta? Myślisz też o tym? Płyta samego koncertu może nie, ale myślimy o tym, żeby normalnie w studiu zarejestrować te dźwięki i żeby wydać płytę. To jest na razie pomysł, który będzie trzeba wprowadzić w życie. Jeżeli chodzi o samą rejestrację koncertu, to tak, jak najbardziej będziemy rejestrować koncert i muzycznie, i wizualnie. Tak myślę sobie, czy właśnie ten projekt Czekamy na sygnał to było takie twoje marzenie, o którym na początku tak może trochę nieśmiało myślałeś, a teraz już jak udało się, czy jesteś tak blisko realizacji, blisko koncertu, to już masz jakieś takie kolejne? Znaczy, no tak, marzenie. Marzenie może wtedy, kiedy wpadłem na ten pomysł i wszyscy zaczęli to akceptować, to jak najbardziej. A to jest tak, że no po prostu wpadam na jakiś pomysł i zaczynam go powolutku wprowadzać w życie, czyli realizować. Bo było Tarantino Unplugged, o którym powiedziałeś, które cieszyło się bardzo dużą popularnością. Teraz czekamy na sygnał. To co tam ci jeszcze w duszy i w sercu gra? No mam pewien pomysł, ale też tego nie zdradzę. To niebawem. Ale to też byłby pomysł, który angażowałby takie troszkę różne środowiska. Tak jest, tak. To jak najbardziej różne środowiska.
I czy nie boisz się trochę tego, bo jak rozmawiam ze znajomymi, to wiem, że trochę ludzie boją się jednak wychodzić z domów. Z jednej strony mówią, że tak, tęskniliśmy za kulturą. Z drugiej strony ostatnio kolega opowiadał o tym, że jak był na Bondzie, drugi czy trzeci dzień po wejściu tego bardzo dużego jednak tytułu do kin, to było 30 osób na sali, więc jednak widać, że mimo tego, że ludzie deklarują, że bardzo na coś czekają, to jednak trzeba ich bardzo, bardzo zachęcać do tego, żeby rzeczywiście przyszli. Myślisz, że i tytuł, i muzyka, i aktorzy, i muzycy to będzie tyle, żeby zaprosić koszalnianie, żeby koszalnianie chcieli, nie tylko pewnie koszalnianie przyjść? No, sygnał już dostaliśmy ze Słupska, że ludzie przyjeżdżają, z Gdyni ludzie przyjeżdżają na koncert. Także już fajnym echem się sam koncert odbił. No i mówiłeś nie wiem, no też po prostu właśnie... mamy takie czasy, no w każdej chwili możemy dostać sygnał, że wszystkie koncerty są odwołane, tak? Po prostu ryzykujemy. Jak będzie, czy będzie dużo osób, no nie wiemy. My generalnie już zaczynamy zapinać koncert do końca, w całości. No i koncert się odbędzie, chyba że... Nie, no trzymamy kciuki, żeby się odbył, bo to rzeczywiście takie wydarzenie, tak, które prawdopodobnie będzie tylko jedno, więc tym bardziej. Właśnie, dlatego warto. Zapraszamy, bo będzie na pewno będzie tylko jeden taki koncert w Koszalinie, drugi się nie odbędzie. Jeżeli już, no to nie będzie za dzień, dwa, trzy, miesiąc, tylko może za pół roku, z tego względu, że my ten koncert planowaliśmy w lutym i w lutym już ustalaliśmy mniej więcej datę, w którym ten koncert może się odbyć, żeby aktorzy mieli wolne z teatru, żeby mogli być wszyscy na koncercie. A dla ciebie muzyka z tamtych lat, z lat 80. to jest coś takiego wyjątkowo ważnego, do czego ty cały czas wracasz, czym się inspirujesz, co na nowo odkrywasz? No ja myślę, że wszyscy ludzie, którzy wychowali się na muzyce lat 80. i 90. wracają do tego i nieraz tak jest, że nawet te nowe formy, nowe aranżacje, które się pojawiają, a pojawiają się coraz częściej, naprawdę bardzo fajnie są zrobione. Więc my się staraliśmy to zrobić z takim nowym powiewem muzycznym. Ale tak jak mówił wasz klawiszowiec, żeby jednak nie stracić tego ducha, który tak, był, bo tak, wiemy, tak, jak bardzo ludzie przywiązani są jednak do oryginałów, zwłaszcza tak, tych piosenek. Mm-hmm, tak, i tak pracujemy. Dajemy bardzo dużo od siebie, zachowując tą kwintesencję oryginału. Drodzy Państwo, 13 listopada odbędzie się koncert Czekamy na sygnał. Wszystkie szczegóły możecie Państwo znaleźć, wystarczy odnaleźć na Facebooku profil Henryka Rogozińskiego. Tam na bieżąco zarówno zdjęcia, jak i informacje z przygotowań i dotyczące koncertu są. Jeżeli podobał się Państwu spektakl, to pewnie też spodoba się Wam koncert. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. Moim gościem był Henryk Rogoziński, muzyk zespół Zjednoczone Siły Rockowe. Do widzenia, dziękuję. Dziękuję bardzo i zapraszam na koncert.